No, dobry wieczór. Czy w sumie dobry wieczór tylko z uwagi na to, że już jest ciemno gdzie nie gdzie? Czy jest ktoś, kto na przykład ma jasno za oknem? Pomidor, pozdrowisz. Co tam jest? Wymakułowałeś kot, co to znaczy? Dobra, to te są nieważne pytania. W każdym razie ja się nazywam Maciej Makuła. Cześć i czołem, kluski z rosołem. A to jest kolejne łysienie. To jest... Zresztą powiem, co się stało. Może po prostu. Ja mam prawie jasno. Co sądzisz o linii? Linia jest spoko. Przez linię można poprowadzić przez... Jak się ma dwa punkty, to można przez nie poprowadzić linię w przestrzeni. Tam się jakoś spłaszczam tą definicję. Południe jeszcze w miarę spoko. Trzeba wymyślić, co znaczy coś tamtego. Dobra. Łysy. Jak gram z niego przez miłość taką... W myśl tego, że stara miłość nie rdzewieje. Bo teraz nie do końca bym go pokochał chyba. Czy taki stosunek przerywany by był? Jak głośno. Za chwilkę jest ciszę, bo tam pewnie ryczy ten łysy, że szkoda gadać. Wybrać FC3 czy łysego. Więc... Łysy. Łysy dostał się do tajnego ośrodka w Polsce. I byłoby... Zaraz. Przeszły mi tu jakieś kreski. Podejrzewam, że to bugi. Teraz tak, tu jest strażnik, którego można przytulić. Nigdy nie widziałem, żeby doktor Zus, Ashford dokładnie. Tak się czym... I to będzie dużo... Jakoś ładnie go w ogóle zdjął teraz. Człowiek kondom. Ta. Ale nie mogę tego robić, ponieważ... Łysy tu dostał się w stroju, który formalnie nie należy do tego świata. Co to oznacza? Że musi się przebrać. I teraz łysy jest nadal łysy, ale nosi okulary. To nie jest niestety wystarczające dla postaci w grze. Ale już jest lepiej. I teraz tak. Ponieważ tutaj nie pojawia się żaden z ochroniarzy, ja to wykorzystam. I najpierw zhakuję jedną z... To jest takie centrum testowania broni, na które nie pozwala na to nic innego. No zło, szatan i w ogóle. To jest takie coś, że zły to jest zło, ale tu jest większe zło. Dlatego... No jestem taki, czuję to moralne usprawiedliwienie, jeśli zabijam tych ludzi. I tu jest tak, nagranie doktora Ashforda. A tu z kolei jest kod bezpieczeństwa. Ja już wiem, niestety tutaj wszystko trzeba się w tej odsłonie domyślić metodą dnia świstaka. Czyli gdyby łysy tu przyszedł za pierwszym razem, to miałby strasznie przesrane. Bo by się nie mógł domyśleć. Więc wiem, że ten kod pozwala sterować tą bronią. I tutaj zaraz muszę wyeliminować dwóch doktorów. I tutaj zaraz na chwilę ta broń przestanie strzelać. Przyjdzie doktor afroamerykanin. I ja go popieszczę i to będzie wyglądało na wypadek. Zdarza się. O, ukradnij działko. Ono jest dosyć spore. Właśnie to jest to, że tutaj troszeczkę jest w tym łysym mniej opcji. Pewnie takiego jakby to zrobili na modłę starego łysego, to on by mógł to działko ukraść i nim strzelać. Jest takie fajne, poręczne. No ale niestety nie teraz. Czarny naukowiec. Nie mówi się czarny, tylko afroamerykanin. Musisz najpierw sam wyłączyć pierw. A raz... A to ciekawe. Bo raz sam wyłączył. Dobra, wyłączę działo. Zhakowałem to. On jest strasznie zdolny. On umie języki niskiego poziomu i w ogóle. Tutaj zhakował system. Nie, jak wyłączę sam, to on włączy. Bo on też się zna. Łysy jest zdolny, ale nie tak zdolny. Nie. Idź zobacz, czy tam się tego. Czy są dobrze podpieczone ci tutaj ludziki. I... No. No i głupi. Głupi człowiek niestety. Nikt nie patrzy, nawet jakby patrzył, to cóż, zakładam, że sprawdzam konto na Facebooku. No i został zhakowany. Dziękuję, ja tu się ukrywam, żeby mnie zobaczyli. Niestety, gra przegina trochę w temacie, który wydawał mi się, uratuje tutaj jakąś logikę w Hitmanie, że jak się za kogoś przebierzesz, to oni mogą cię znać, bo na przykład wiedzieli, że ile ich pracuje. Tylko to jest przegięty, tutaj każdy każdego zna, to jest jedna wielka rodzina, no ale to nic. Język niskiego poziomu, 10 razy kliknąć w spację chyba. No, no, nie wiesz co łysy potrafi.
On tam oprogramował to oprogramowanie, tutaj ten hardware tego działka właśnie w tym momencie. On musiał znać kod, żeby dekompilować sobie kod źródłowy i tyle. O Murzynie już to już nikt nie powie, że łysy. Właśnie to jest też problem. Ach, nieważne. I teraz tak. Pasowałoby mi się przebrać za naukowca. Czy tam już zbadali sprawę śmierci doktora? Czy tutaj postacie jakoś, cóż... Życia krąg. Nie żyje trudno, no zdarza się. Więc jakoś nikt się nie przejmuje, tam Murzyn się będzie dalej smażył. Tutaj leży mój kolega rozebrany, natomiast ja... Potrzebuję się przebrać za naukowca. Poza tym ktoś mi powiedział o dwóch ciekawych rzeczach. Ach, jest tu dwóch tych misiaków. Tylko oni się tak przyjaźnią, że jakie... O, czyżbym zobaczył najlepszą broń w grze? To jest coś ultra niesamowitego. To jest... To jest radio. Takie radio, strasznie taki... Jak to się nazywało? Boombox. Nie. Bambox, beatbox. Wiadomo, o co chodzi. Ja to mogę tu położyć. Użyć radio. Oni nie znoszą, nikt tu nie znosi radia w tej grze. Jak słyszą radio, to im się włącza taki kociokwik. Taki potworny kociokwik. Taka nienawiść do muzyki. Botox, właśnie tego szukałem. O, dobra. Włączył się hejt, zobaczył, że radio, ale teraz usłyszał znowu. Zaraz. Tylko co za bulwers jest, że łysego zauważył i co? Co w tym złego, że łysy jest przy radiu? Halo. Teraz tego nie rozumiem, bo nagle się pojawił jakiś bulwers. Ach, dobra, ja sobie to zrestartuję. Ja ich kiedyś tam w następnym wcieleniu... No nieważne. Ale już jest dobrze. Bo muzykę przełączył. No były jaja w każdym razie. Nie wystarczy się przebrać... Okej, projekt KOM ma bardzo słuszny argument. To nie wystarczy się przebrać naukowca, trzeba studia ukończyć. Znaczy, to jest w Polsce bardziej potrzebne. Ale jakby wystarczy mieć jakieś osiągnięcia naukowe. Może łysy ma jakieś osiągnięcia naukowe. Może naprawdę coś w swoim życiu osiągnął. To w ogóle jest świnia. Damage report. Więc jeszcze raz, co odkryłem? Tu jest samotna duszyczka. Jest strasznie. Aha, i tak tam cię mówić, że domyślili się, że łysy troluje z radiem. Więc tak, ja tutaj robię przyjaźń. Zwróćcie uwagę, że łysy nie zabija. Strasznie ma ładną pozę swoją drogą. Łysy przytula. W tej odsłonie jest straszny skandal, że on nie układa nóżek tak ładnie jak dawniej. Albo mi się już wszystko myli, ale wydaje mi się, że dawniej nóżki układał elegancko. Okej, przebranie jest. I teraz radio. Pisał doktorat z obsługiwania radia. Tak, równania telegrafistów. Więc jeszcze raz. Potrzebuję przebrania doktora. Czy naukowca, czy Murzyna, który coś tam robi. W tym celu, ja chcę, żeby... Potrzebuję go, żeby się wykręcił tutaj na prostej. Więc odkładam radio tutaj. Używam radia. I grzecznie czekam. Następuje bulwers. Możemy w sumie zrozumieć, gra radia, więc nie mogą pracować. Wynieść to radio dalej, tylko nie chcę, żeby oni za bardzo jakoś tam przegięli. Zachowuj się, jak przystało na twój wiek, człowieku. Ile ty masz lat? 46, 48? O co mu chodzi z tym, ile ty masz lat? Dlaczego on się do mnie doczepił nagle? O co mu chodzi? Rozumiem, o co mu chodzi. Ile ty masz lat? To było... Nigdy nie pytasz o wiek. Ale o co... Ktoś może wytłumaczyć, dlaczego się zbulwersował? Jestem strażnikiem, mam prawo tu przebywać, chyba. I co? Łysy wiek średniego. Nigdy nie pytaj łysego o wiek, tak 47.
Ale o co tu poszło? Okej, załóżmy, że to się uda. Że ja go wyciągnę, wysmaruję i będzie spokój. Nie czaję tylko tego bulwersu. No ale spoko, o to sobie muszę wziąć. Może nie miałem tylko karabinów w komplecie. I teraz. Wiadomo, łysego murzyna eliminuje... czarnego naukowca eliminuje spokojnie. Bez większego problemu. Problem jest tutaj z kolegą, który pracuje niżej. Tak. To był do rogi się karabin. No tak, to są uroki nowego Hitmana. Nie chcę zaraz tak, tutaj hejtować. Tak, podniesiony. Można przenosić ładunek. Jasne, o, już się profesor wychodzi. Teraz ktoś mówi, że tutaj jest w ogóle pomieszczenie z jakimiś fajnymi rzeczami. Takimi jak na przykład... Cześć, co słychać? Brak instynktu. Muszę się chować, bo niestety tu jest strasznie nieprzyjemnie. O, ludzie są. Ciekawe, co im robią. Podobno gdzieś na lewo jest pomieszczenie z jakimiś... Jak to się nazywa? Zaworami. Zaraz będzie bulwers. Przykrywka podejrzana. Wszyscy tutaj na mnie się jakoś strzępią. Jest trzy kafka. Tu jest coś takiego. Tutaj się ucieka. Okej, wszyscy mnie teraz kochają. Więc sobie urządzę drobne takie zabawy z nimi. Postrzelam i tyle. Nikt cię nie lubi, no, nikt mnie tyle nie lubi. Nie wiem, na to za dużo pakuje. Znałem naukowców, którzy byli nieźle przypakowani. Oj, przepraszam, tak się było. Co to za miejsce? To jest fabryka broni. Dotarły pociski. Co to znaczy dotarły pociski? Jakaś przesyłka dotarły, może pierniki dotarły. Okej, ujęcie teraz... Okej, powiem wam, na czym polega problem z tą misją. Wiem, co zrobić, jest spoko, tylko nie wiem... Aha, posiłki. Źle przeczytałem? Przepraszam. Pizza przyjechała. Ej, plandeki dotarły. Właściwie, co masz, co daje ta przykrywka? Może sobie spokojnie chodzić. Zaraz, jeszcze raz. Na czym polega bulwers tego naukowca? Muszę sprawdzić, czy oni mnie w ogóle tolerują jako strażnika. Może nie lubią mnie jako strażnika, że nie mogę tutaj chodzić. To jest dla nich skandaliczne, że tutaj chodzę. Tak, osobiście. Przebranie. Czytać nie umie, Hitmana chce przejść. No to jest drobny problem. Zwłaszcza teraz jest problem, że tutaj... Zaraz. Pasuje mi jego gdzieś schować. Do jakiejś szafy na ludzi. Tak, dlaczego lepiej zostać strażnikiem? No chyba też tak sądzę. Gdzieś go ładnie schowam. Albo niech tu zostanie, dobra. Czyli nie będę się przyjaźnił z nimi. Tu będę chodził jako strażnik. I zastanówmy się nad wszystkim. Jeszcze raz. Ogólnie tutaj nie ma bulwersu. Bulwers jest, nie ma. Przepraszam, ale wchodzi pan w moją przestrzeń osobistą. O, właśnie ją pan naruszył. Przepraszam, wchodzi pan w moją przestrzeń osobistą. Jeszcze raz, zobaczmy. Tego gościa eliminuje spokojnie. Został jeszcze drugi. Była retina pierników? Nie, po tym będzie. I tak, tutaj jest do kraja nagranie. Nie wiem, czy on coś daje, jak je odtworzę. 7 czerwca 1986 roku. Więc jeszcze raz. I cała zabawa zaczyna się tutaj. O, już go wyczuli, już go niuchają. Nie podoba mi się to. Jak przykryję sobie tą trzewioczaszkę,
gdzie? Tak, wszystko gotowe. To może będę w stanie tutaj przejść tak, że nikt mnie nie zauważy. Tak, most podniesiony, można przenosić ładunek. Jedyny moment będzie tutaj z tym strażnikiem, który stoi tam. Ten, co gapi się tutaj. Zasłonić Łysinę, bo Łysina tu jest największym problemem. Dawno tu pracujesz? Boże, nie, no oczywiście jest. Dawno tu pracujesz? Ej, ty, zaczekaj! Ejże, mnie nie nabierzesz, łapy w górę! O tak, właśnie tak. Poddaj! Czyli to jest złe. Naukowiec też jest zły, ale naukowcem jest większe szanse są. Strażnika z badaną Właśnie najgorsze jest to, że stroje o niczym nie świadczą. W tym stroju też mnie rozpoznawali goście, którzy pracowali w tych strojach, mimo że nie powinni. A może jego tu przytulę? Nie. Od razu będzie spokój. Nikt się nie pokapuje. Tutaj się karabin zainstalował od razu. No i jest spokój. Jest z bandaną, ale to oczywiście nie ma znaczenia tak naprawdę. I mogę sobie od razu zejść na niższe piętro. Co więcej, to jest chyba piętro, na którym nie byłem. Nie kojarzę cię. Pilnuję cię. Ile tu jest gości? Tu może być ciekawie. Trzech. Do ciebie mówię! Boże, nie miał być... Ach, mam nadzieję, że nie usłyszą strzałów. Troszkę się wszyscy zbulwersowali. Tu jest naukowiec Murzyn. Tam znaleźli ciało. No i tyle. Założymy, że wszystko się zostało załatwione spokojnie. Tylko czy tu coś jest? Jakbym tu wszedł normalnie. Są rączki, nóżki. Jest bardzo przyjemne i ciekawe tutaj pomieszczenie. Jest ciało. Czy manekiny się ruszają? O, bardzo realistyczne, bardzo fajne. Jest szafa do chowania ludzi. Bo po cóż to taka szafa w innym celu? Ale niestety nie, tutaj nie ma sensu. O, jest komora bombowa. Jak włączę komorę bombową, następuje zamknięcie i... A, myślałem, że chociaż będzie się dało te ciała chować, no ale niestety nie. Okej, to jest słodkie, ale to mnie nie ratuje. Oczywiście jakieś tam achievementy pozbierałem, mnie to nie cieszy. Generalnie nie śledzę streama z łysego, nie warty on zakupu. On jest dziwny. To nie jest ten łysy, za którego walczyli nasi rodzice, którzy go pamiętają nasi rodzice. Którego pamiętają nasi rodzice. To jest zupełnie inny łysy. Znaczy on... Ta misja jest spoko, ta jest bardzo fajna, ona przypomina w miarę łysego. Natomiast jest dużo innych niezłych jazd. Zabiję za pomocą komory. Nie, tam będzie ciężko, bo jak zabiję za pomocą komory, tam mnie widzą wszyscy. I naukowcy, i nie naukowcy. Już spokojnie. No. Ale wracając, w ogóle jestem w pomieszczeniu, w którym nie byłem chyba. Może coś to ominąłem. Szukam czegoś ciekawego, czegoś, co pozwoli mi dojść bezpiecznie do pokoju numer 6. Ktoś się zainteresował? Nie. W ostatniej chwili, ale się nie zainteresował. Znaleziono ciało. Tu jest strażnik. Na szczęście mogę się schować. I ogólnie wszyscy mają... No i tyle. Jest fajna sztuczna ręka, tak przy okazji.
Ona służy do duszenia. O, jak on zobaczył swoją drogą? Jakim cudem? To musiał być cud niestety. Pomocna dłoń, tam. O. No i wszyscy uspokojeni, zadowoleni. Tu przychodzi naukowiec. Czy naukowiec? Może jest naukowcem i dorabia jako ochroniarz. Przecież w Stanach mają lepsze stypendia to wszystko. Jak narobisz zamieszania i przebierzesz się za naukowca, to nie będzie brać uwagi tak jak wczoraj. Jak narobisz zamieszania, tak? Co to znaczy zamieszania? Ja rozumiem. Okej, spróbujemy więc zrobić to tak. Pierniki przyszły. Zaraz będzie piernik. Ścisz tego łysego. Okej, mogę dać kreseczkę niżej, bo faktycznie jest jakaś głośna misja. Łysy, mam pytanie. Skoro teraz Hitman, to Incredibit... Nie. Nie, się czyta w sobie Incredibit. Za chwileczkę. Oni niech sobie egzystują. Ja im pozwalam. Powiedział doktor Valentine, słuchaj. Zapomnij. Nie, łysego lepiej wziąć na Summer Sale. Tak, tak. Znaczy, on jest słodki, tylko strasznie wybiórczo. Ta misja jest spoko, ale inne są takie sobie. Nie! A Boże, jeszcze wszyscy usłyszeli. Idziemy. To chyba nie ciało, co? O nie! Dlaczego usłyszał, jak go zabijam nożem? Baza, nadal mamy problem. Odbiór na lekar 2/7. Kurwa, nie wierzę! No nic, załóżmy, że jednak jest ok, że nikt tego nie widział. Przebieram się za naukowca. Sprzątam. Nie chodzi o szczęście, tylko ja wiem, jak zrobić ten fragment po cichu. Chcę obszaić, jak zrobić po cichu fragment tutaj. Aha, naukowcy mogą się ukrywać. Gdzieś go teraz jest też tej zginę, że nikt mi tu nie wejdzie w takim momencie. Tu jest korytarz, którego nikt nie używa. O. I teraz tak. Czytaj, para z zaworu. Właśnie słyszałem o parze z zaworu. Ale gdzie jest ten zawór? Jeszcze jedno ciało? Ach. Ten tu kolega został. Boże. Też chowałem tych na schodach. No schody są najlepsze. Z tego strażnika nie możesz do szafy. Prawdopodobnie jest to jakaś szafa, tylko nie wszystkie są, nadają się na ludzi. To szafy na ludzi muszą mieć certyfikat Unii Europejskiej. O, jest czarny naukowiec. Znaczy... Myślę, czy jest sens się z nim w ogóle bawić w jakieś takie zabawy. O Boże, bawić w zabawy. Boże, głupia gro, o. Teraz, skoro tylko już testuję możliwości. No i naukowiec już... jest... taki śmieszny. Tu się mogę ukryć. Udawać, że ten. Czuję się jak na laborkach, na studiach. Udawać, że coś robię i jedziemy. Łysej Unii, tak. No i teraz zaczyna się ta przygoda tutaj. Schodzę sobie kulturalnie tak, na dół. Wszystko gotowe, nikogo nie przepuszczę. I tak. Tak, tu mogę po cichu załatwić złego doktora. Badunek. Złego jak... coś tam. Czerwony zawór teraz. Ktoś mówił o pomieszczeniu na lewo. Zawór.
Czy jeszcze nie przeszedłeś tej gry? Nie, bo chcę ją tak przejść po chrześcijańsku, tak jak to było za starych dobrych czasów. Ale gra mi sprawia problemy. Na samym dole, po drugiej stronie podestu. Jest zawór, w istocie. Dobra, co zrobi zawór? Zobaczmy, czy jest jakieś normalne przejście dla łysych. Tu są miejsca, gdzie łysy się ukrywa. Tam coś na mnie patrzy już. Jest zawór. No dobra, powiedz to Ashfordowi. No śmiało. Okej, przygrywka podejrzana. Ale ja włączę większe wiatraki. Ty! Tak, ty! Tylko teraz, jak rozumiem, wszyscy zginą. Oni są źli, ale... Nie wiem, czy tego chcę. Strażnicy ostrzeżeni. Na pomoc! Potrzebuję pomocy! No i zobaczmy. Nikt nie uratował świata. Czy oni się tam duszą, czy coś takiego? Aha, dobra, rozumiem. Jak włączę to, to wtedy mnie nie widzą przez chwilę. I na tym to polega. Super. Czyli to, okay, to nie jest komóra gazowa, tylko taki detal. Czyli tak czy siak, to wykorzystam w tak zwanym swoim czasie. Słuchaj, kolego, lepiej leci. Problem jest prawdziwy tutaj. Bo tutaj jest jeden kumpel tego pajaca. Załóżmy, że stoję tyłem. Nie ma tu miejsca, gdzie mogę udawać pracę. To jest najsmutniejsze. Ten dym powinien się wznosić. Dawka serum została dostosowana. Nie do końca. Jeśli obiekty badań umrą, będą bezużyteczne. Och, nie patrz na mnie z tym tępym wyrazem. Nie wiem, włącz robota, tylko czekam, aż on tu siądzie i się położy, coś takiego. Patrz, pokażę ci, jak się to robi. O. Jego tam zaraz... Najgorsze, że łysy teraz traci instynkt. Wszyscy go podejrzewają. I zarobiłem na profesjonalistę. Tylko, że tam była duża rzeźnia na górze. Okej, okay. Da się to zrobić. Teraz oczywiście jest zadyma. Ja włączam dym, oni mnie nie widzą. Wysuwam most i uciekam. Dobra, teraz to robimy po cichu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Facepalm, najlepsza przykrywka. Tak. Teraz zrobię to tak, że nikomu z głowy nie spadnie nic. Czemu łysy zasłaniał oczy? Bo oczy go zdradzają. Nie było dobrze, bo zginęło dużo niewinnych osób. Dużo dobrych naukowców, którzy pewnie na co dzień są rektorami znanych uczelni w Stanach. Tak więc uwaga. Faza pierwsza. Tak. Zamieniam się w strażnika. Tak, osobiście. Nobliści zginęli, dokładnie, Lord Sekator. Dokładnie. Tam jest jakiś pewnie syn Marii Skłodowskiej. Paweł Skłodowski, który teraz pracuje tam nad jakąś szczepionką na raka. A że przy okazji zabije dużo niewinnych, no cóż, życie. A teraz takie coś. Teraz tak, jestem tutaj, cześć. Jestem zwykłym, fajnym strażnikiem. Z ręką. Uwaga. Uwaga! I kulturalnie włączam nagranie. Tutaj jest kod potrzebny do zdehakowania do poziomu kodu źródłowego softu dla tego działka. I łysy to zrobi teraz w locie. O. Teraz czekamy na
no nazwijmy to po imieniu, na afro-naukowca. Ja tu wyłączę, on się zbulwersuje, bo pomyśli, że coś się zhakowało. On nie wie, że tego w ogóle można to zdekompilować, a łysy to zdekompilował i bam, wyłączył. No i co teraz? Ta gra miała urwać dupę, mówi Mr. C, no tylko Boże. Porównania bardzo ładne. Tu w ogóle znikają drzwi, ciekawe. Znika kawałek ściany, jak pewnie widzicie w lewym tym. Taki bug graficzny. No i czekamy, czemu on teraz nie chce przyjść? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Papiery, fajna broń. Tak, zainstaluj mu Internet Explorera. Chyba idzie, dobra, idzie. Czy to jest dzięki super zmysłowi? Rudy jak był dzieckiem, wszczepili mu radar w głowę i widzi teraz wszystko. Nie no, śmieję się, ale w podstawkach też były radary. Na mapie. Co to za broń? No nie wiem, takie coś, że kopie, to na uspokojenia tłumów. O, idzie, przepraszam. Ja tylko tutaj sprawdzałem, czy jest bezpiecznie, bo się kręci jakiś łysy. Doktor zrozumie ten dowcip, bo też jest łysy, więc ma dystans do swojego tam, do swojej aparycji. Kiedyś miał afro pewnie. Ciekawe, jak zrobili Hitmana lata 70. To byłoby dobry pomysł, o taki by mogli zrobić spin-off. On teraz patrz, czy tu wszystko dobrze absorbuje. A ja, uwaga, znowu w nakładzie źródłowym zmieniam ten. No i pojawia się Bulwers. Ja akurat ukrywam się do czasu ucichnięcia afery. Tutaj. I teraz pomyślmy. Skoro ci naukowcy mnie nie lubią, bo mnie nie lubią, oni się tu bulwersują, że łysy jest chodzący i w ogóle. Ja pożyczę od nich radio. Jakoś to ciało tutaj ukryję w lepszym miejscu. Znowu radio, spokojnie. Żeby to ciało tylko nikomu tu już nie wadziło. To będzie misja rodem z gangu Olsena. Szybki rzut oka, co oni tu robią. I muszę dojść, gdzie są te szafki na ludzi? Tam daleko. Dobra, to nic. Ciało musi zostać tutaj, niestety. Proszę otworzyć drzwi. O. Tutaj nikt go nie znajdzie. Tak, spin-off Hitmana to mordercze radio. Jak ukrywasz zwłoki, to oddają to, te punkty za uśpienie, zabicie. Serio? Tylko gdzie je tu schować? Tu jest przebranie, tu jest to. No nic. Uwaga. To jest największy ten. Używam radio. Następuje bulwers. Taki straszny. W tym momencie łysy rasy białej. Uspokaja naukowca. Ta muza cię zabije, tak? Boże, wyłączyć radio. Okay. Chwyć. I tu jest dobre miejsce. Tutaj na schodach jeszcze tutaj nikt nie chodzi. To są takie bardzo nielubiane schody. No i teraz ostatni wielki finał całej operacji. Łysy noblista. Po co go zabić? Nie zabiłem go, bo tam ludzie zabiłem. Nie zabiłem go, ja go uśpiłem. Dobrze mu to zrobi. Uwaga. I teraz analiza. Tak więc. Wszystko gotowe, nikogo nie przepuszczę. Doktor wychodzi stąd. Tak, most podniesiony, można przenosić ładunek. Jasne, to niestety się dzieje. Nie ma tu synchronizacji tych niezależnych wydarzeń. Nie ma jednego czasu. Tylko, no nic, muszę to odczekać, aż on sobie pójdzie i wróci. Jak wróci,
to, uwaga, uwaga. Wejdę do pomieszczenia, niepostrzeżenie, i wszystko poprzestawiam. Potem podbiegnę, włączę to, odjadę w siną dal. I będzie super. Nie oczekuję, że będziesz się stawiać Sanchezom. A już na pewno nie doktorze. Przecież w gruncie rzeczy to on doszło. W jaki sposób Sanchez został ochroniarzem pana Dexter'a? Eksperymentowali tu na tym biedaku. Jeszcze kiedy był dzieckiem, właściwie kupili go z sierocińca w Tijuana. A te jego napompowane mięśnie, powiedzmy sobie szczerze, raczej nie urosły mu od robienia pompek. Nie kłopocz się, ty. Możesz odejść. Sorenson, przeprowadź zaplanowane testy. No i czekamy. Znaczy, nie wiem, co tam mogę teraz powiedzieć. Mamy 16.48. Mam nadzieję, że to jest już tutaj wielki finał tej misji. I potem będą już konkrety, naprawdę. No, co ten doktor tam robi tak przy okazji? Czy w sumie mógłbym... Kusi mnie, żeby sprawdzić, ale... Ale nie teraz. On tam pewnie rozmawia, przyjaźni się i wszystko. Tylko gdzie on poszedł? Czyżby tu chodził? Tak bez sensu? Uruchom skrypt. Ja się boję tam wchodzić, bo tam się dzieją strasznie złe rzeczy. Jakby co, mam radio. I nie zawaham się go użyć. Dzięki Bogu, że teraz łysy jest realistyczniejszy i bez problemu chowa w kieszeniach takie dziwne, duże rzeczy. Jak na przykład radio. No, doktorze. Ja się już nie mogę doczekać, żeby tam wejść. I włączyć robota, i wyjść, i włączyć tutaj dym, nic nie będzie widać. Dokładnie, wstać doktorka na fotel, tak. Dym... Boże, nie, 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 kto mnie dostrzegł z takiej odległości w ogóle? Ja pierdzielę. Boże, jakie gówno. No i co teraz? Spokojnie. To im przejdzie. Trwają poszukiwania. Ja się chyba przebiorę jednak. Są jeszcze podejrzliwi. Dlaczego ty mnie podejrzewasz? Nienawidzę was wszystkich. Wszyscy zginiecie teraz. Jestem taki zły. Po prostu... straszne. Nie dość, że posiłki dotarły. Pociski. Czyli zajmiemy się posiłkami wobec tego. Ostatnia akcja. Krew zalewa. Po co ja wam w ogóle daruję życie? Po co ja jestem dla was taki miły? Jak takie... To jest takie chamstwo. Szybko. O. Zaraz, kurde. Łysy z bandaną. Co powiedział doktor Valentine? Słuchaj, zapomnij o tym. Facet bywa trochę. Tak, widziałem. Wczoraj ją przywieźli. Młoda, ładna. Pan Dexter też był. Tak, osobiście.
Okej, okay, hacking, hacking, hacking. Zacznijmy od tego pajaca na dole. Łysy ma dziwne tricepsy, dlaczego? Się nie znam na tym. Dlaczego dziwny? Okej, okay. Nikt nie lubi łysego, na razie jest spoko. Ta łyse tricept. Nie czytam tych bzdur. Hakuję od razu jego ulubioną komputerek. Upiekę wszystko na jednym ogniu. Na chwilę tu wszystkich sprowadził tam, powiesił ich teraz jak te. Wyłącz działo elektryczne. Będziesz następny. Och Boże, zostaw to radio. Aha! Skąd to się wzięło? Czyli jest skandal, kiedy widzą mnie przy radiu. Boże, idzie tam coś. To nic, fałszywy alarm. Odbiór. Oho. Nastąpił bulwers, bo zobaczył ciało. Okej, okay, wraca. Trudno. Niech to dupek ma. O Boże. Tutaj doktor już przepraszam. Panie doktorze. Poprawiam. Kod. I teraz doktor numer tam któryś. Nikogo nie przepuszczę. Teraz tak, idę skampić tak, w tym pomieszczeniu. Jak mi tam wykryje, to go zabiję ich wszystkich. Jasne, już się tym zająłem. Nie powinien mnie poznać. Zabierz ubranie Murzynowi. Nie da się zabrać ubrania Murzynowi, niestety. Ta gra nie pozwala na zabranie połowy fajnych strojów. Okej, okay. Ja tu teraz będę se stał. Albo będę se stał tutaj, w cieniu. Trwał tego. Jak on mnie zobaczy, to ja się, nie wiem, rozpłaczę. I czekam, aż wróci mój ulubiony kolega. Kucnij. Po prostu kucnij. To jest niewiarygodne. No, nie widać go załóż. Zobaczy się bramkarz. Ale nie, no bramkarz mnie zignoruje. Zamknij oczy. Kucanie rośnie niewidzialność. No tak, zapomniałem. Ach! Okej, okay. Użyłem super mocy łysego. A było tak blisko, że ja pierdzielę. Jak mnie wypatrzył w ogóle? No, proszę doktorze wracać już. Doktorze Jones.
Jakbyś kucnął bliżej biurka. No dobra, kucam bliżej biurka. Jestem tyłem ustawiony i się modlę. To jest jedyne, co mi tu zostaje. Jak on przychodzi w lewo, przychodzi w prawo. To tak nie działa, on teraz tam widzi wszystko. Chcę tylko włączyć tego robota. Tylko tyle. Nie kucaj teraz, bo nic ci nie daje. To kucanie w ogóle nic nie daje. Okej, okay, idzie. I nie widzi. Dobra, faktycznie, ukryłem się za biurkiem. Jest, jest. Mam wszystko potrzebne do sukcesu. Ale już to zaliczam sobie, trudno. Dobra, co tam pan robi? Załóżmy, że jestem sprzątaczką. Powinno się dać przebierać za sprzątaczki. To by było wtedy już super. Czy dawka serum została dostosowana? Jest, wrócił! Wrócił, wreszcie, proszę się położyć. Jest. Na mnie z tym tępym wyrazem twarzy. Ja tylko obsługuję komputer. Patrz, pokażę ci, jak się to robi. Okej. Okay. Dobra, co? Jak? Teraz zadymić. Wszyscy się patrzą. Co oni takiego, kurde? Jestem jednym z was. Przepraszam pana. Robiliśmy, chodziliśmy razem na studia. Boże, jaka hamowa. Aż Forda nie ma. Okej, odcięto wszystko. Nikt mnie nie widzi teraz, bo są ślepi. Uratuj łysego. Okej, łysy. Że ktoś go tutaj wypatrzy. Czy on wygląda jak typowy, normalny naukowiec? Jest. Jest. Tylko Joli nie ma. Obiekt wygląda pozornie na zwykłą nastolatkę, ale wyniki pierwszych testów okazały się niecodzienne. Wolę nie wyciągać pochopnych wniosków. Musimy poczekać na analizę DNA. Wyniki obiektu przekraczają moje najśmielsze oczekiwania. Jej statystyki osiągają wartości, jakich do tej pory nie widziałem. Poza osławionymi badaniami doktora Ortmayera, nikt nie podejmował się manipulacji genowej na taką skalę. Moje osiągnięcia w eksperymentach na Meksykaninie Sanchezie w porównaniu z tym wypadają bardzo blado. Niczym poruszanie się po omacku. Muszę przyznać, że niełatwo mi zachować naukowy obiektywizm. To okazja, o której śniłem przez całe moje życie. Obawiam się tylko, że Blake Dexter sprzeda dziewczynę temu, kto zaoferuje najwyższą cenę, zamiast zainwestować w rozwój jej możliwości. To osobnik o ograniczonych horyzontach zorientowany na krótkoterminowy zysk. Niespecjalnie interesują go prawdziwe przedsięwzięcia naukowe. Muszę wycisnąć tyle informacji, ile zdołam, póki jeszcze mogę. Tak, dokładnie. Nowy, kurde, vlogowiec. Na YouTube to wrzuca pewnie. I teraz tak, tu coś mogę sabotować? Co mam teraz zrobić w ogóle? Paweł! Jestem coraz bliżej. Oto czarne serce. Zniszcz wyniki badań. I co się wtedy stanie, jak zniszczę? Rozpęta się jakieś piekło, tak? Sabotuj to. Mam nadzieję, że mi save'a zrobiło chociaż. Sabotuj to. Panie łysy. To jest ten Stifon pewnie. Jest, tu jest w ogóle wyjście, tak? Nie. Tak. Jest. Pro. Nikt nie zginął, niż ten strażnika, który był zbyt kurde.
podejrzliwy. Zwiększa szybkość biegu Hitmana o 4%. Super. Następne coś jeszcze. I poziom... Cień. Niestety dziecko zginęło z tego co widzę. Zauważono mnie. Ofiara niebędąca celem i ogłuszenie. Life is life. Ukryte ciało i usunięto dowody. Okej. Okay. Zobaczmy tylko co się dzieje w następnym odcinku. Fight Night. I trzeba dorwać Sancheza. To chyba jest to grube, duże takie, zmodyfikowane genetycznie. Łysy uciekł. Sanchez. Kolejna ofiara doktora Ashforda. Dexter kazał mu zabrać Wiktorię z fabryki. Akurat wtedy, gdy byłem już blisko. Teraz jest moją największą szansą na jej odnalezienie. Raz już nie do... Najgorsze jest to, że z tego co widzę, to tu można było po prostu wejść tędy i do tej całej placówki się dostać. A ja się, kurde, cackałem przez 500 etapów. Dobra. To jest to. O, Boże. Jak zawsze opóźnienie. Potrzebuję z 5-10 minut przerwy i jedziemy z wszystkim, co ma być. Dzisiaj takie miniatury będą. To znaczy, uwaga. Pierniki. No, będą 4 miniatury. Pierniki, dinozaury. 17, już nie, niestety nie ten, tylko 15, parę minut później. Potem Incredipede i Primal Carnage, do którego mam klucze do rozdania. Potem gra na komórkę. O. Kiedy powrót tego? Jutro. Chcę to, ja go chcę domknąć i mieć spokój i robić inne rzeczy. Feza dokończ. Nie no, Feza dzisiaj nie zdążę. Feza sobie skończy i pokażę zakończenie, bo ta zagadka jest głupia, wymaga grzebania w zegarku. Dobra, nie przedłużam, zaraz będę, bo muszę podpiąć to wszystko.